Grupa Bakaland, którą tworzą dwie spółki, Bakaland S.A. i Delecta S.A., to blisko 450 milionów złotych obrotu. Cztery zakłady produkujące na rynek krajowy i eksport. 10 kategorii, 9 marek, ponad 500 indeksów produktowych w markach należących do grupy oraz markach własnych klientów. Operuje na rynku wartym w Polsce ponad 2 miliardy złotych. Kluczowe kategorie to bakalie, desery i dodatki do ciast, produkty śniadaniowe, kawa zbożowa. Bakaland to niekwestionowany lider bakali w Polsce z ponad 20-letnim doświadczeniem, a markę Bakaland 9 na 10 Polek wymienia spontanicznie jako najbardziej znaną markę bakali. Delecta to czołowy producent na rynku deserów i dodatków do ciast z doświadczeniem od 1816 roku, czyli od daty otwarcia fabryki we Włocławku. Nasze marki zdobyły wiele nagród i wyróżnień, a jakość produktów potwierdza szereg certyfikatów. Cechuje nas konsekwentny rozwój, stałe powiększanie portfolio, zdobywanie nowych rynków i wzmacnianie pozycji rynkowej naszych marek. Tak jest dzisiaj, ale początki były bardzo skromne. Przełom lat 80. i 90. Początkowo przedsiębiorstwo o nazwie Uno Tradex zajmowało się pakowaniem i dystrybucją owoców i warzyw na rynku warszawskim. Bakaland powstał w głowach trzech młodych ludzi w 89 roku. W tym czasie w głowach wielu ludzi w Polsce był naturalny taki ciąg do brania sprawy we własne ręce. Od 1993 roku firma wkroczyła do powstających sieci handlowych i skupiła się na sektorze bakali. Wówczas uwierzyliśmy w to, że nasze produkty mogą znaleźć się na rynku ogólnopolskim, że klienci chcą je kupować, że doceniają ich jakość i nasz koncept marketingowy. To był taki moment przełomowy. W latach 97-99 firma Uno Tradex połączyła się między innymi z firmą Fresco i stała się jednym z największych i najszybciej rozwijających się firm tego sektora w Polsce. 27 marca 2006 roku Uno Fresco Tradex przekształciło się w spółkę Bakaland, która zadebiutowała na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. To była jedna z pierwszych firm, która zaoferowała polskim konsumentom coś, co prowadzała, pakowała i odpowiednio nazwała. Czyli produkty z całego świata, egzotyczne i cały czas dbając o jakość. I to prawdopodobnie jest jednym z powodów wyróżniania się Bakalandu na tle konkurencji przez wiele, wiele lat. To właśnie jakość była od początku najważniejsza. Począwszy od procesu doboru i kontroli surowca przez próby wykonawcze i wydajnościowe. Bardzo dbamy o jakość tego, co sprzedajemy, a właśnie w przekąskach ta jakość liczy się niesamowicie. To nie jest tylko tak, że gdzieś na giełdzie światowej my kupujemy, nie zwracając uwagi na to, gdzie on jest produkowany, w jakich warunkach i czy spełnia nasze standardy. Dlatego też chcemy taką wiadomość przekazać naszym konsumentom, że kupując produkt Bakalandu, mogą być pewni, że to jest produkt sprawdzony, rzetelny, o określonych parametrach. Produkty firmy Bakaland to bakalie, rodzynki, śliwki, morele, żurawina, a także wiele gatunków orzechów, migdały, laskowe, włoskie, nerkowca, pistacje i wiele innych. Oprócz bakali w ofercie znajdują się także masy do ciast, kajmaki oraz musli, płatki śniadaniowe i batony ba. A także nowość, miniaturowa porcja pozytywnej energii Ba Mini. Hitem ostatnich dwóch lat są batony zbożowe pod marką Ba, które są doceniane przez wszystkich konsumentów i osiągają coraz lepsze udziały rynkowe. Ich dynamika jest ogromna. W zasadzie nie nadążamy za zaspokojeniem potrzeb. Droga owoców prosto z plantacji do domów konsumentów jest długa, a produkty są wielokrotnie kontrolowane i sprawdzane po to, by spełnić najwyższe wymagania klientów. Firma Bakaland jest niekwestionowanym liderem na rynku bakali, które pochodzą z różnych stron świata. Najlepsze śliwki, morele, winogrona, żurawina i migdały pochodzą między innymi z tureckich i amerykańskich plantacji. Dojrzałe owoce suszone są w gorącym słońcu. Po kontroli jakości są pakowane i wysyłane do Polski.
o tych plantacjach, o jakości, o miejscu pochodzenia naszych produktów. O tym właśnie wszystkim chcemy mówić w naszej nowej kampanii komunikacyjnej, którą właśnie przygotowujemy. Naszym głosem będzie ambasadorka naszej marki Kasia Bujakiewicz. Bardzo cieszymy się, że taka osoba wybrała właśnie markę Bakalan, bo to jest obopólny wybór. Suszone owoce i orzechy, które trafiają do torebek i które wykorzystywane są do produkcji batonów BA, przewożone są do fabryki w Janowie Podlaskim, gdzie przechodzą obróbkę i raz jeszcze poddawane są rygorystycznej ocenie. Wszystkie batony, które są na rynku polskim, nie tylko, produkowane przez nas, to są tutaj w tym zakładzie. Nasze produkty i surowce, które tam się znajdują, są świeże i wyselekcjonowane. Fabryka w Janowie Podlaskim zajmuje się przetwarzaniem bakali i produkcją batonów BA. Zakład w Łodzi przygotowuje musli i płatki śniadaniowe, a masy kajmakowa i makowa wytwarzane są w Osinie. Do trzech fabryk firmy Bakaland dołączył zakład Delekty we Włocławku, który produkuje dodatki do ciast i deserów oraz kawę zbożową. W 2014 roku spółka Bakaland połączyła się z Delektą, tworząc jedno z największych i najbardziej obiecujących przedsiębiorstw na polskim rynku spożywczym. Każda z tych firm oddzielnie była firmą średnią. W tej chwili po połączeniu to firma będzie jedna z większych firm spożywczych w kraju, więc to też ekonomia skali będzie bardzo ważna w tym momencie. To samo połączenie stanowi już olbrzymi potencjał do dalszego wzrostu i platformę do tego, żeby być czymś większym. Połączenie Bakalandu i Delekty jest moim zdaniem bardzo dobrym rozwiązaniem i stwarza nam bardzo, bardzo, bardzo fajne perspektywy. Gro produktów, które są produkowane przez Bakaland, jak i również produkty, które są produkowane przez Delekty, są to produkty, które są produktami komplementarnymi. Połączenie Bakalandu i Delekty poszerza ofertę całej grupy, zwiększa potencjał dystrybucji, a przede wszystkim daje świetną perspektywę dla dalszego rozwoju. Ideą naszą i takim marzeniem jest, żeby stworzyć naprawdę bardzo silny zespół, który może dokonać jeszcze wiele w tym przemyśle spożywczym, nie tylko polskim. Produkty firmy Bakaland dostępne są w całej Polsce, w małych sklepach osiedlowych i w dużych sieciach handlowych. Można je znaleźć w sektorach bakali, produktów śniadaniowych, dodatków do ciast i deserów oraz słodyczy. Charakterystyczne, słoneczne, żółto-zielone opakowania z logo firmy podkreślają ich naturalne pochodzenie. Ja jak patrzę na półkę sklepową, to mam dużą satysfakcję z tego, że dostarczamy tak naprawdę klientom w Polsce co roku kilkadziesiąt milionów zdrowych produktów. Cóż może być bardziej zdrowego niż słońce zawarte w tej wysuszonej moreli, czy wysuszonej śliwce, czy migdale, czy jakimkolwiek innym orzechu. Dlatego wyszukujemy najlepsze owoce dla największej przyjemności. Wyszukanej przyjemności.